Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Biblioteka Inspiruje. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak wykonać wiosenne kwiaty z krepiny. Będziemy potrzebować krepiny w kolorze różowym, zielonym oraz białym. Z krepiny różowej wycinamy 5 prostokątów o wymiarach 4 cm na 15 cm. Z krepiny białej wycinamy jeden prostokąt o wymiarach 4 cm na 15 cm. Teraz będziemy wykonywać płatki naszego kwiatka. W tym celu prostokąt po środku skręcamy tak, jak skręca się cukierek. I składamy na pół. I podobnie kolejne płatki wykonujemy. Mamy już 5 płatków naszego kwiatka. Teraz z białego prostokąta powstanie środek kwiatka. Także w połowie skręcamy go jak cukierek. Teraz będzie nam potrzebny kawałek bibuły zwykłej lub chusteczki higienicznej, który zwijamy w kulkę i wkładamy tutaj do środka. I tutaj zwijamy w taki sposób. Mamy już środek naszego kwiatka. Teraz dokładamy kolejno płatki. W taki sposób. I ostatni. Płatki związujemy, teraz wszystko mocujemy nitką. Zawiązujemy. Odcinamy końce nitki. Tutaj możemy wyrównać. Z zielonej krepiny lub cienkiej bibuły wycinamy taki wąski listek. Teraz będzie nam potrzebna taśma florystyczna, którą maskujemy tutaj dół kwiatka i jednocześnie doklejamy tutaj nasz listek.
I nasz kwiatek jest już gotowy. Jeżeli zrobimy takich kwiatków więcej, mogą być bardzo piękną ozdobą stołu. Dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie.